Rozpoczęło się odliczanie do ostatniego dzwonka. Za kilka dni wakacje, a te dla wielu uczniów oznaczają nie tylko wypoczynek, ale również szansę na zarobienie nieraz pierwszych w życiu pieniędzy. Rusza sezon na prace wakacyjne, ale wraz z nim też pojawiają się ostrzeżenia przed nieuczciwymi pracodawcami. Dziś Paweł Jędrusik przyjrzał się dokładnie temu, na co młodzi pracownicy powinni uważać. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, a żeby się nie potknąć, z pomocną dłonią przychodzą pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w nietypowym miejscu, czyli Parku Śląskim. Dziś można było dowiedzieć się, na co zwracać uwagę podczas rozpoczynania wakacyjnej pracy. Jest to akcja skierowana do ludzi młodych, szczególnie do osób młodocianych, które pragną podczas wakacji podjąć swoją pierwszą pracę. I tutaj udzielamy informacji na temat, na co należy zwrócić uwagę podczas na przykład podejmowania takiej pracy wakacyjnej. Jak mówimy odnośnie umów o pracę, umów zlecenia, jaka jest różnica pomiędzy tymi umowami, w jakich warunkach mogą pracować. Głównym celem tego projektu jest szerzenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, ale także pracownicy inspektoratu uczulają, jak nie dać się oszukać. Takim najważniejszym aspektem jest w ogóle jasne określenie warunków samej umowy o pracę, czyli wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia. No i najlepsze by było to, żeby od razu taka umowa była spisana w formie pisemnej, tak żeby był dowód zawarcia. O tym, żeby uważać, mówiła też już śląska policja, która w maju tego roku prezentowała specyficzny escape track, który symulował warunki, w jakich niejednokrotnie przebywają ludzie podczas prac sezonowych, bo oszustów nadal nie brakuje. Pamiętajmy, że te schematy są bardzo podobne. Te osoby z reguły zabierają dokumenty pod byle pretekstem. Te osoby mieszkają najczęściej gdzieś poza głównymi centrami miast i ciężko jest się tam gdzieś wydostać do jakiegoś najbliższego sklepu. Nierzadko mieszkają w takich stłoczonych niejako nawet i kontenerach i nawet za to, że nie udają się do pracy, to nierzadko pracodawcy potrącają im z pensji. Ale dobra informacja jest taka, że o pracę nie powinno być trudno. Obecnie stopa bezrobocia w regionie jest poniżej 4% i jest jedną z najniższych w Polsce. W dalszym ciągu można mówić, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to pracodawcy mają większe problemy ze znalezieniem pracowników niż na odwrót, więc jest dobrze i generalnie każdy, kto chce pracować, nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Pytanie tylko, jak dobrze płatną. Rozpoczynającym swoją karierę zawodową pozostaje życzyć wyjątkowych wyzwań i wielu pozytywnych doświadczeń związanych z rynkiem pracownika.